powiedział prezes, nasze miasto wydało już wielkiego prezesa, ale nie wydało jeszcze wielkiego poeta. Ja i tak za dużo wydaję. Do pierwszego mi nie wystarcza. Koledzy pożyczą. Pan jesteś płas w skorupie. To się pan wzbija, to w głąb wali, na fali. Nie ma tu jakiego młodego człowieka, który by się nadał na poetę? Mamy praktykanta. Wrażliwy chłopczyna. Dajmy mu w czasy do Zakopanego, żeby posiedział na Giewoncie. Niech popatrzy w dal. Może się w nim co obudzi. Praktykant wrócił z Zakopanego. Z podprążonymi oczyma widać, coś się w nim obudziło. Kazaliśmy mu pisać wiersz na Dzień Kobiet? Niechaj żyją nam kobietki. One mają swe zaletki. Może być, ale za krótko. Niech się jeszcze rozwinie. Ja nie piszę, to nie piszę. Widocznie kryzys ma twórczy. No to trzeba mu pomóc. Ma kryzys, bo jest mu za dobrze. Wiadomo, że artysta musi cierpieć, żeby tworzyć. Ja bym mu obniżył wynagrodzenie miesięczne. A pan znów materialista. Wcale nie, to go zaboli. Duchowo. A mnie można by podwyższyć. Lepiej, żeby zachorował na gruźlicę. Gruźlica dobrze robi poetom. Są przykłady. Mógłby, ale choroba musi potrwać, a czas nagli. Naród czeka na dzieło. Dobrze się czujesz? Dziękuję. Nieźle. A co, nie mówiłem? Nic dziwnego, że nie tworzy. My teraz idziemy na kawę, a ty siedź i pisz. Jak wrócimy, ma być już coś napisane. Niedowiary, jak go ten kryzys trzyma. Ciężko. Może ktoś mu wsadzi pineskę pod siedzenie. I knebel na mordę, żeby się nie rozpraszał. Dobry pomysł. Niech go który przytrzyma, drugi wleje mu wody do nosa i to go wysublimuje. Pisze już! Pisze! Panowie, to piękna chwila. Jesteśmy świadkami narodzin arcydzieła. Proszę się ode mnie odpier... Ta tematyka. A w ogóle on nie ma talentu. Zdanie napisane przez siostrzeńca prezesa. Alama kota. Bardzo ładna kaligrafia. Widać, że ma zdolności po wuju. I treściwe.
Widać, że umysł syntetyczny. Bo to kwestia wykształcenia. Pierwsza klasa szkoły podstawowej. A nie sądzicie, że jednak troszkę jakby za krótkie? Może odrobinę. No, to rozwincie jako pracę zleconą. Do Zarządu Głównego Centralnej Rady Państwowej KOTKA. Kotka. Niniejszym zawiadamiamy uprzejmie, że Ala ma kota. Co to jest to KOTKA? Jaka to instytucja? Nie wiem. Jakaś się znajdzie. Przyszła odpowiedź. W związku z waszym pismem zawiadamiamy, że w łonie KOTKA utworzono komisję do spraw tytułów własnościowych i dzierżawy obiektów wymienionych w waszym sprawozdaniu. Prosimy o dalsze materiały. A co na to siostrzeniec? Napisał Ola Malisa. Rozwijam. Do Komisji Tytułów Własnościowych i Dzierżawy przy KOTKA Kotka, Państwowy Ośrodek Ewidencji, Centralna Rada Zarządu Głównego. Odnośnie waszej odpowiedzi na nasze pismo informujemy, że Ola ma lisa. Konferencją w sprawie uformowania normatywnych kooperatywów między KOTKA i LISA pod auspicjami BUCA prosimy o przysłanie delegata.